Hej, w dzisiejszym filmie przedstawię wam bez spoilerów moje pierwsze wrażenia po obejrzeniu drugiego sezonu Powstania Smoków. Zachęcam was oczywiście do dzielenia się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Cały sezon obejrzałem dość szybko. Rozdzieliłem sobie to na dwie sesje po 5 odcinków, bo cała akcja, wszystkie te wydarzenia były mega wciągające. Tutaj mogę powiedzieć z nieco dalszej perspektywy, jak robiłem rewatch sezonu pierwszego, to w tych początkowych odcinkach nieco się nudziłem, bo zanim zaczęła się właściwa akcja, to minęło trochę czasu. Tu tego problemu nie było, siedziałem wręcz z oczami przyklejonymi do ekranu. Dlatego też uważam, że jeżeli ktoś tak po prostu odrzuca te nowe odcinki i nie ogląda ich tylko dlatego, że, cytuję, prawdziwe Ninjago skończyło się kiedyś tam, to traci naprawdę wiele. Tak ogólnie odnosząc się do całego sezonu, wydaje mi się, że Ninjago strasznie dojrzało i to się uwydatnia właśnie w Powstaniu Smoków. Po powrocie do pierwszego sezonu z 2011 roku widać wielką różnicę w podejściu twórców do fabuły, do bohaterów czy też do złoczyńców. I tak jak kiedyś można było powiedzieć, że Ninjago to bajka czy też kreskówka kierowana głównie do młodszych odbiorców, która ma zachęcić, wiecie, do zakupu zestawów, tak Powstanie Smoków przestaje w pewnym sensie się być bajką i zaczyna być po prostu serialem, który oczywiście nadal kierowany jest do młodszych, ale to już nie to samo co kiedyś. Ninjago po prostu dojrzało i nie zdziwiłoby mnie to, gdyby w statystykach oglądalności znalazło się więcej osób ze starszych grup wiekowych. Oczywiście dostępu do takich statystyk nie mamy, ale myślę, że większość osób się tutaj ze mną zgodzi. Dobra, porozmawiajmy teraz o fabule. Ogólnie rzecz biorąc, główny wątek wypada świetnie, chociaż na razie jeszcze jakoś mnie nie porwał. Odnoszę wrażenie, że te 10 odcinków to jest tylko taki wstęp do prawdziwej akcji, która będzie się rozgrywała w części drugiej. W sumie w pierwszym sezonie Powstania Smoków było podobnie. Raz dąży do uwolnienia zakazanej piątki. No i nie będę tutaj ujawniał, jak to się kończy, ale cały czas jest budowana taka narracja, że to właśnie oni będą stanowili prawdziwe zagrożenie dla Ninjago. Jednak tego prawdziwego zagrożenia póki co w tym sezonie jeszcze brak. Myślę, że to po prostu nie jest jeszcze czas na ocenianie fabuły, bo dopiero całość sezonu da nam takie bardziej obiektywne spojrzenie na jej jakość. Nie podoba mi się tylko jedna rzecz w całej tej fabule, a raczej w jej organizacji. Kiedy oglądałem ten sezon, to główny wątek był mega przewidywalny i to jeszcze przed premierą odcinka numer 1. W zwiastunach zostało zawarte tak wiele informacji, że brakuje tu elementów zaskoczenia. Znaczy są, ale w wątkach pobocznych, a nie w głównej historii. Zwiastuny powinny być bardziej tajemnicze, bo w tym wypadku czułem się, jakbym już tą historię znał. Złego słowa jednak nie mogę powiedzieć o bohaterach, o postaciach i o budowie ich charakteru. To, co Doc Wyatt i Kevin Berg robią z postaciami, jest niesamowite. Każda postać, nawet Jay, który znowu dostał bardzo mało czasu ekranowego, choć i tak więcej niż w sezonie pierwszym, zyskują głębię i ich charaktery mocno się rozbudowują. Kai, Lloyd, Cole, Arin, czy nawet postacie poboczne zyskują tak wiele wartości i głębi, że na podstawie ich wewnętrznych przemian na przestrzeni Powstania Smoków będzie można niebawem zrobić doktorat. Naprawdę wielki podziw dla twórców, bo teraz o wiele łatwiej jest przywiązać się do postaci. I po przeciwnej stronie, czyli stronie złoczyńców, mamy bardzo podobną sytuację. Wrogowie nie są płytcy, każdy ma wewnątrz jakieś cele, które chce osiągnąć i może widać to trochę gorzej niż na przykładzie ninja, to nie ma im co umniejszać. Chociażby taki Lord Raz, którego z każdym kolejnym odcinkiem lubię coraz bardziej. No i na koniec grafika i animacja. Jeśli komuś się nie podoba, to nie wiem czego potrzeba, by taką osobę zadowolić. Wszystkie animacje, a już zwłaszcza walki, są tak przepiękne, że niektóre sceny cofałem, aby obejrzeć je jeszcze raz. Niektóre sceny to w ogóle wyglądają jak ujęcia z prawdziwego życia. No serio, teraz po powrocie do starych sezonów to aż oczy bolą. Tak więc podsumowując, odcinki bardzo dobre. Jeśli miałbym je ocenić, dałbym 9 na 10 z tym jednym punktem odjętym za zbyt dużą przewidywalność fabuły. A jaką ocenę wy byście dali? To już wszystko na dziś. Zachęcam was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.